Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na ostatniej w tej kampanii wyborczej konferencji prasowej Plusa. Ze swojej strony chciałem serdecznie podziękować mediom za nieustanną chęć relacjonowania naszych konferencji prasowych, a wszystkich Państwa, którzy będziecie oglądali bądź czytali relacje z naszego briefingu, chciałbym prosić o udział w drugiej turze wyborów 4 listopada. Proszę o głos pana Dariusza Matyszkiewicza. Drodzy mieszkańcy, szanowni Państwo, pewien etap kampanii naszego wspólnego przebywania w tym okresie się kończy. Dzisiaj jest czas tak naprawdę zamknięcia tej pracy, którą robiliśmy przez wiele miesięcy. Serdecznie Państwu dziękuję za to, że wytrzymaliście z nami przez grubo ponad 2 miesiące. Ten czas kampanii był wyjątkowo krótki, ale na pewno owocny. Ja ze swojej strony przede wszystkim zapewniam, że dla mnie najważniejszą partią jest Bełchatów i tak jak poprzez swoje doświadczenie pokazywałem wieloletnie, zawsze można rozmawiać z wszystkimi, dla których dobro Bełchatowa jest najważniejsze. To deklaruję, to w czasie kampanii każdemu chciałem uzmysłowić i każdego, kogo spotkałem, do tego przekonać. Wierzę głęboko w to, że nasze pomysły na Bełchatów, że nasze podejście do Bełchatowa zostanie zaakceptowane i na pewno 4 listopada bardzo serdecznie zachęcam do udziału w wyborach. Jest czas zadumy, jest czas dla nas, dla niektórych z nas bardzo ważny. Czas Wszystkich Świętych i okresu zaduszkowego. Ten czas apeluję do wszystkich, abyśmy spędzili w zadumie, w spokoju, w tym, co najważniejsze dla nas, czyli pamięci o naszych najbliższych. Szanowni Państwo, jeszcze raz serdecznie dziękuję za te lata współpracy, chociażby minionej kadencji, jak również ostatnie dni kampanii, z których jeszcze raz bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za wszelkie poparcie, za ciepłe słowa, ale także dziękuję za wskazówki, które na pewno trzeba będzie realizować. Dziękuję wszystkim swoim konkurentom, dziękuję tym, którymi przyszło mi rywalizować. Wierzę głęboko, że te pomysły, które przedstawialiśmy, można później wspólnie skonsumować i wybrać te najlepsze dla naszego miasta. Bardzo, bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. I Państwu szczególnie, że z nami wytrzymaliście tyle, albo aż tyle. Szanowni Państwo, jeszcze raz podkreślam, ja nigdy nie należałem do żadnej partii politycznej. Nie należę i jestem pewien, że należeć nie będę. Nie znam struktur partyjnych, decyzji podejmowanych. Jeśli ktoś mówi pewne rzeczy, to wierzę, że głęboko za tym stoją jakieś decyzje. I trzeba pytać u źródeł. Co do wypowiedzi pana senatora, z całym szacunkiem jeszcze raz i tylko tyle. Myślę, że sami Państwo ocenicie, o co ci Państwo walczą i tak naprawdę dlaczego tak postępują. Całą tą kampanię nikogo nie atakowałem. Starałem się pokazywać Bełchatów i jego problemy. Na mnie dziwnym trafem pewne osoby skupiły ogromny atak. Nie wiem czemu. Myślę, że na niego nie zasłużyłem. Z każdym rozmawiałem spokojnie. Jeśli pan senator czy ktokolwiek inny ma inne podejście do rzeczywistości, to ja nic na to nie poradzę. Myślę, że pewne etapy niektórych osób się powolutku kończą. No i to jest takie przesłanie, które chciałbym przekazać. I to taki mój skromny komentarz na te wszystkie ataki. Pan Piotr Wysocki na swojej konferencji powiedział wyraźnie, że oni, jako Prawo i Sprawiedliwość, nie popierają, nie będą głosować na mojego kontrkandydata. I to jest ich przesłanie. Ja jeszcze raz podkreślam, za każdym razem chcę rozmawiać z każdym, dla kogo Bełchatów jest najważniejszy. Czy to jest Prawo i Sprawiedliwość, czy to są inni kandydaci, z którymi też rozmawiałem w kwestii dotyczącej wspólnego, nazwijmy to, tak naprawdę realizowania programów poszczególnych osób, bo fajne różne pomysły pojawiały się u różnych kandydatów. I z każdym jestem w stanie rozmawiać, ale musi to być przede wszystkim partnerstwo. I najważniejsze, jeszcze raz to podkreślam, nie ma żadnego chodzenia na sznurku jakichkolwiek partyjnych podejść, nie ma chodzenia decyzji jakichkolwiek dotyczących gdziekolwiek indziej. Decyzje zapadają tu w Bełchatowie przez bełchatowian. I to jest mój warunek główny. Jeśli ktoś to akceptuje, to zapraszam do współpracy wszystkich. Jeszcze raz to podkreślam, bo tak jak moje hasło brzmi, wspólnie możemy dla Bełchatowa zrobić bardzo dużo.
pojedynczo czy takimi wyskokami, jak niektórzy to robią. Jeszcze raz podkreślam, myślę, że wszyscy wiemy, dlaczego nie zrobimy nic. Dariusz Matyśkiewicz jest gwarantem wspólnego działania dla Bełchatowa, wszystkich, którzy chcą dla tego Bełchatowa działać, od lewej do prawej strony, bo tak jak patrzymy, to tylko droga w większości ma swój kolor, chociaż też nie do końca, bo dzisiaj kładziemy z kostki i tutaj barw politycznych na drogach, na chodnikach, na zieleńcach raczej nie ma.